Dzień dobry, a w zasadzie to dobry wieczór, bo już trochę późno. Skrzyneczka Pull Case na buście w sztukach trzech. Kosztuje nas 1260 zł. Takie otwarcie trzech takich skrzyneczek na raz. I pierwsze otwarcie odpowiedź, stary, nie no, ja już mogę wychodzić. To jest tam... Powiem tak, ze wszystkich rzeczy, których się nie spodziewałem, stary, no tego chyba się nie spodziewałem najbardziej. Znaczy, może być lepsze zaczęcie tego filmu? No... Chyba nie. Witam was bardzo serdecznie. No zaczynamy z Apu Pomfight. No jest to drop na pewno, który no raczej mi się tutaj nie przyśnił, jeśli chodzi właśnie o otwarcie takiej skrzynki. Po takiego Posejdona to jeszcze bym się spodziewał, tak? Takiego Posejdona nawet przed filmem, jak sobie kręciłem, to udało mi się go zdobyć. Ale no Apu Pomfight, no to już jest stary... No może cenowo jest to podobne, tak? W sensie te dwa skiny są podobne dosyć Nie, to są jaja jakieś stare, ja trafiam... Trafiam drugą AWP Fight Star w przeciągu jakiejś minuty. Co tu się dzieje? Pull Case, co ty robisz? Co ty robisz? Czy to jest jakaś nowa zbugowana skrzynka, czy o co chodzi? Bo ja już, no nie wiem, jeżeli trzecią AWP dostanę Fate, no to faktycznie chyba będę powiedzieć, że no coś tu lekko ta skrzynka się mi dzisiaj chyba zbugowała na tym filmie, ale wracając, no kurczę, cenowo te dwa skiny są porównywalne, bo Poseidon kosztuje ile? No 6000 najlepszy stan, ta AWP Fate, no też 6000. Lepiej się chyba czuję, trafiając AWP Fate, jeżeli faktycznie trafiłem Posejdona. Wiesz o co chodzi, nie? No to tak jakbyś trafił, nie wiem, najgorszą AWP Dragon Lore, a nie wiem, jakiegoś innego skina, który jest warty na przykład Factory New, tyle co ta najgorsza Dragon Lore. No to wydaje mi się, że jednak bardziej będziesz się cieszył nawet z tej najgorszej dealorki, nie? Wiesz o co chodzi? Chodzi o samą, jakby, o sam prestiż danego skina. Tak mi się wydaje, ja sobie tak chyba to tłumaczę, bo no mówię, no taka Dragon Lorka, no to jest jednak coś. Czy będzie Fate? Czy będzie Fate? Jest Fate! Kolejny! Nie AWP-a, a Nomad 4600. No i tym sposobem trafiłem każdego skina już podczas tego eventu z tej skrzynki. Pamiętam, jak mówiłem wam na którymś właśnie filmie, że trafiłem już wszystko oprócz tego Nomada. No i dzisiaj, że tak powiem, challenge complete. Przyszedłem sobie z go skinsa i no kurczę, już nie mam co robić, tak? Ale evencik kończy się za 4 dni, więc tak mówię sobie dzisiaj, kurczę, pootwieram trochę tą właśnie skrzynkę Pull Case. Oczywiście do wygrania skin, tak? No bo jak mi się powodzi, no to widzowi też się może powodzić, bo widz może dostać skina, skina również masz na Discordzie, bo jest tam oczywiście odpalony kolejny giveaway, więc zapraszam serdecznie na kanał Ustrzel skina, żeby sobie wziąć udział całkowicie za free. Klikasz tylko jeden guzik i sobie dołączasz, nie? I oczywiście na Discorda trzeba dołączyć, jak chcesz wygrać skina. Sub dzwonek, łapa w górę pod filmem, oczywiście komentarzyk napisz. No i oczywiście, jak jesteś osobą pełnoletnią, no to użyj kodu Kroxy na Cisgo skinsie. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź oczywiście klikniesz magiczny zielony plusik i wpiszesz oczywiście tutaj magiczny kodzik Kroxy przez 2x. Na ten kodzik daje ci oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, więc zapraszam oczywiście serdecznie do skorzystania. Jeszcze ci powiem, że jak płacasz oczywiście z konek Kroxy, no to możesz sobie wziąć udział również w konkursach, które oczywiście organizuję na CSGO skinsie. Tylko czekaj, jeszcze tutaj sobie z dwie takie zakręt. Wow, ale banger mocny spalu. 70 jest w kałach. Dobra, trochę mnie odkleiło, bo wracam praktycznie do punktu wyjścia. Ale właśnie, no masz tutaj naprawdę bardzo sporo tutaj konkursów. Konkursy oczywiście no, dla osób wpłacających z konek Kroxy, tak? Im więcej wpłacisz, tym oczywiście większa szansa na wygraną. I jak wygrasz, to dostaniesz takie powiadomienie z takim prezentem. Jeżeli nie dostałeś takiego prezentu po wpłacie, no to znaczy, że nie wygrałeś. Możesz sobie spróbować oczywiście no, następnym razem coś wygrać. Jak oczywiście będziesz chciał sobie skrzyneczką zakręcić i CSGO skinsa doładować. Skrzynia 3% Hydra, ta skrzynia też się niedługo kończy, bo są to oczywiście skrzynki limitowane i tak jak powiedziałem na jakimś filmie, liczę, że w końcu jakieś tutaj nowe będą te skrzynki procentowe, a nie taki trochę odgrzewany kotlet, no bo te AWP już były. I no mówię, no moje takie marzenie to są skrzynki procentowe z jakimś Butterflyem Freehandem. Mówiłem to też. Ale generalnie, no bitwa z Majszym, tak? No ja mam wrażenie ostatnio, że co odpalę jakąś bitwę, no to Majszy tutaj się do mnie wpierdziela, więc no naprawdę nie wiem o co chodzi. Oj, Majszy w strachu! 4900, okej. Okay. Mamy Guta jeszcze, mam tu już dwa, no że Slutter, ale... No AWP nie, tak my przyszliśmy po AWP. Wiecie coś najlepsze, że on teraz trafia AWP Fate, znaczy nie Fate, sorry, już za dużo tych AWP Fate dzisiaj. Ale on trafia tą AWP i wygrywa ze mną. No ale no niestety tutaj, niestety oczywiście dla niego, tak, no się nie udało. Może teraz, no jak tak te pull case tutaj cisnę.
No to może sobie rzucimy na buście, taką bitewkę, 10 takich synek na 4 osoby, ale wezmę underdoga. Ok? Zrobimy coś takiego i zobaczymy, czy tutaj będzie jakaś szansa na powodzenie w tej bitwie. No i zobacz, to jest właśnie to, o czym mówię. No tutaj Maś się do mnie instant wpierdziela. No widzi, że tu nie ma miękkiej gry, tak? Widzi, że tu nie ma miękkiej gry, więc tutaj dołącza. Oj. 520, no trochę. Tutaj sobie życie utrudnia kolega, 38 zł u nas, 32 u Isamu. Tutaj mam nadzieję, że coś uda się wydropić moim przeciwnikom, coś co mogłoby mi dać fajną, swobodną tutaj wygraną. Oj, filtesy z traktu. No tutaj ewidentnie nie jest to bitwa Majsiego, tak? No tutaj Emily już odjeżdża, no, tak naprawdę tutaj wystarczy, żeby Isamu coś jeszcze dostał. I kurczę, no nie tyle co byłbym spokojny. O właśnie, no niestety Factory New Kill Confirmed. To była właśnie rzecz, od której chciałem się ustrzec. Żeby właśnie takiego skina nie trafić, ale ojejku, nie. Co ty gadasz? I teraz Majsi jest najbliżej wygrania tutaj z Isamu. Zobaczmy. Nie no, trafię Deagle, no tutaj Isamu nas wszystkich chyba zrobi. I patrz, i to by weszło na tym normalnym trybie. Weszłoby to, nie? Oczywiście, żeby to weszło. Ja nie mogę, i po co ja to zmieniam, no? I jazda. I bitwa na 2 osoby. Panie Majsi, no zapraszam tu... Nie, to jest bitwa na 4! To jest bitwa na 4! Co ja zrobiłem? No ale dobra, no już chuj. Jak zrobiłem, no to przecież nie będę cancelował, tak? Ja nie mogę. Ale misklik, stary. Czy to będzie misklik warty jakieś, nie wiem, 12 tysięcy złotych? Szczerze? Mam nadzieję, że nie. Chociaż obawiam się, że właśnie tak będzie. Tym bardziej, że Majsi tutaj nie trafia nic i obejmuje przewagę. Zobaczmy, jest kosa dla niego, rękawice dla Michaela, okej. Jeszcze tutaj coś dla niego. Ostatnia scena ametyst, jest karambit dla Michaela. Jezus Maria, proszę. To jest teraz bitwa między naszą dwójką tak naprawdę. Kolejne 500 zł przewagi, no co tu się dzieje? No weź mu, no nie, no dlaczego? No co tu się dzieje? 3 ostatnie skrzynki. No dawaj, Majsi. Weź tu, nie, to są emeraldy, to jest GG. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie już jutro, no chyba, że nie. Chyba, że Majsi w tej ostatniej... Nie, no to już jest i tak wtedy mi samą wygrywa. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro. Ojejku, bajoneci jeszcze. No nie, no i to Majsi wygra, patrz! XD!